Ruszyły przygotowania polskich klubów do rundy wiosennej i jak zawsze o tej porze dowiedzieliśmy się, kto już nie chce grać na polskich boiskach. Zapraszam na moje stanowisko. Kacper Kozłowski nie chce grać już na polskich boiskach, więc podpisał kontrakt z Brighton, co z krótką przesiadką w Belgii. Jakub Kamiński nie chce grać na polskich boiskach, więc będzie od lata grał w Wolfsburgu. Jaf Jeboah nie chce grać na polskich boiskach, więc będzie występował w MLS. No, Mahir Emreli nie chce grać, ale dobra, on jest chujowy. No i jeszcze kto? A, Praszelik. Praszelik udzielił wywiadu. Chłopak, który dopiero co zaczął grać w Ekstraklasie. Jeszcze większość kibiców Ekstraklasie, jakby go spotkała w metrze, to by nie wiedzieli, kto to jest. A on już zdążył udzielić wywiadu, że ma nadzieję, że przyszły rok będzie już ostatnim dla niego na polskich boiskach. Więc uciekaj, kto może. Zawsze zima wygląda podobnie. Oczywiście, o ile przez cały rok zdołamy wypromować kogokolwiek młodego, no bo jak nie zdołamy, to nie ma kto wyjechać. Ale ostatnio się udaje. Praszelik liczy na to, że za rok to on się będzie z nami żegnał, no i pewnie tak rzeczywiście będzie. Mnie najbardziej martwi to, że oprócz tego, że odchodzą najlepsi, odchodzą także najgorsi. No bo w momencie, gdy odchodzą najlepsi, no to ci najgorsi są gwarancją, że coś się w czasie meczów będzie działo, że jakieś gole padną, no bo ktoś się przewróci, potknie, kopnie nie w tą stronę, strzeli samobuja. A tu niestety tak, no, zobaczcie co Zagłębie Lubin, oni pozbyli się wszystkich słabych obrońców. No to przecież jest dramat dla tej ligi. Oglądaliśmy tę ligę także po to, by padały w niej jakieś gole. Jak się wszyscy pozbędą słabych obrońców i dobrych napastników, i dobrych pomocników, to przecież będą same mecze 0-0. Nie róbcie nam tego. Jak już sprzedaje się dobrych zawodników, zostawcie też tych najgorszych, żeby było na czym oko zawiesić. No ale skoro mieliśmy przerwę w stanowiskach, a przerwa wynikała ze świąt Bożego Narodzenia, z mojego urlopu i tak dalej, i po tej przerwie musieliśmy nadrabiać zaległości, to znaczy musieliśmy się zająć Paulo Sousą, no to nie może być tak, że inne tematy, które przez poprzedni miesiąc były istotne, nagle zostaną odpuszczone. Nie może pewnym ludziom się upiec to, co wygadywali. A chciałem tylko przypomnieć, że minął miesiąc i tydzień od pewnego spotkania Dariusza Mioduskiego z kibicami Legii. Spotkania w pokoju na Twitterze. Takie spotkanie w pokoju na Twitterze ma taki klimat niemalże barowy, że człowiek siedzi z kimś i wie, że no nie zostanie oszukany, no bo ten człowiek tak przyszedł mu powiedzieć: słuchaj tam Zenek, słuchaj Tomek, słuchaj Piotrek, powiem ci coś w zaufaniu. Niby tu ci dziennikarze podsłuchują, ale powiem ci coś w zaufaniu. Zrobimy w tym klubie tak, tak, tak i tak. Taki mam plan. Rozumiesz? I musimy razem brnąć w wybranym kierunku. No i czas chyba powiedzieć, sprawdzam. Ale zanim o Twitterze, bo o tym za moment, to od czego się wszystko zaczęło? Zaczęło się od wywiadu na stronie Legia.com, w którym Dariusz Mioduski powiedział tak. Mogę potwierdzić, że chcemy się porozumieć ze szkoleniowcem i jego sztabem. To o Marku Papszulie. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza i doświadczenie trenera Papszuna bardzo pozytywnie połączą się z filozofią klubu. Wierzę, że dołączenie trenera Papszuna będzie dla Legii Warszawa bardzo pozytywną zmianą, a on sam będzie potrafił w pełni wykorzystać potencjał naszego klubu, który ma dziś warunki do rozwoju na poziomie czołowych europejskich marek. Czołowych europejskich marek. Wszyscy chcemy oglądać warszawską drużynę atakującą, grającą widowiskowo, wygrywającą i dominującą ekstraklasę, co naturalnie daje szansę na dobre mecze w europejskich pucharach. I dalej. Chcę rozwijać klub z trenerem, dla którego etos ciężkiej pracy w połączeniu z pełnym profesjonalizmem jest credo zawodu trenerskiego. Pozytywne, choć nieobligatoryjne jest też to, że trener Papszun jest z Warszawy i rozumie, czym jest Legia dla stolicy i dla kibiców. Rozumie, jaka jest atmosfera na każdym stadionie w Polsce, gdy tylko podjeżdża nasz klubowy autokar. Mam taką propozycję. Ten sam wywiad, ale z trochę innym nazwiskiem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Pep Guardiola przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza i doświadczenie trenera Guardioli bardzo pozytywnie połączą się z filozofią klubu.
Wierzę, że dołączenie trenera Guardioli będzie dla Legii Warszawa bardzo pozytywną zmianą, a on sam będzie potrafił w pełni wykorzystać potencjał naszego klubu, który ma dziś warunki do rozwoju na poziomie czołowych europejskich marek. Wszyscy chcemy oglądać warszawską drużynę atakującą, grającą widowiskowo, wygrywającą i dominującą ekstraklasę, co naturalnie daje szansę na dobre mecze w europejskich pucharach. No, z tym, że papież jest z Warszawy, Guardiola nie jest, tu mi się to troszeczkę rozjeżdża, ale przyznajcie, mógłby Mioduski udzielić takiego wywiadu o dowolnym trenerze w Europie, bo jak się okazało, miał takie szanse, same szanse na zatrudnienie Guardioli jak Papszuna, albo Mourinho, albo Conte, albo Kloppa. No przecież to jest piękne. Wierzę, że dołączenie trenera Kloppa będzie dla Legii Warszawa bardzo pozytywną zmianą. Ja też wierzę, Darek. Dariusz Mioduski to jest nieprawdopodobny prezes. Znaczy, jeszcze nikt chyba w historii futbolu nie poszedł tak grubo w opcję z trenerem, żeby zapowiedzieć go na stronie oficjalnej w olbrzymim wywiadzie, z którym nie podpisał kontraktu, mało tego, z trenerem, z którym kontrakt podpisała konkurencja. To jest w ogóle jakieś totalne samozaoranie się. Bo jeśli wrócimy właśnie do sprawy tego pokoju na Twitterze, słuchajcie, co on tam nawygadywał. To są rzeczy, które gdzieś tam są układane u nas od dłuższego czasu. I po prostu był Marek Papszun jako pierwszy trener od długiego czasu. Gdzieś tam się wpisuje w większość tych elementów, jeżeli nie we wszystkie, na którymi pracujemy. Także ten kontrakt, czy on będzie trzyletni, czy on będzie dłuższy, wydaje mi się, że to trochę będzie zależeć od Marka. Już wiemy, to trochę zależało rzeczywiście od Marka, mianowicie kontraktu w ogóle nie będzie. Czy to będzie trzyletni, czy może jeszcze dłuższy? Będzie dokładnie roczny, ale tak się dziwnie składa, że z Rakowem Częstochowa, a nie z Legią Warszawa. Ja się bardzo cieszę, że trener Papszun ma silny charakter. Ja nie cierpię ludzi bez silnego charakteru. Nie lubię takich, którzy mi kiwają głowami i mówią, jak wszystko jest pięknie. Także to, że ktoś ma swoją przekonanie, wizję i siłę, żeby to wdrażać i tak dalej, mi to bardzo odpowiada i ja tego szukam. Jedyny jest jeden tylko warunek, że to musi być zgodne z tym, co ja chcę. Rozumiecie, pan Dariusz Mioduski bardzo lubi, jak się ktoś z nim nie zgadza, pod warunkiem, że ten ktoś się z nim zgadza. Akurat Marek Papszun najwidoczniej nie wpisał się w tą filozofię. Ma taki silny charakter i Dariusz Mioduski bardzo ceni ten silny charakter. Ale tylko do momentu, gdy osoba o silnym charakterze potakuje. To taki dość zgrabny fikołek, bym powiedział, że takie już podchodziłoby to pod Igrzyska Olimpijskie nawet. Ja bym się zastanowił, czy pana Dariusza nie wysłać na Igrzyska Olimpijskie w robieniu fikołków. Jest taka konkurencja chyba, nie? Tam Leszek Blanik by go lekko podszkolił, ale myślę, że mogłoby się z czasem okazać, że to Dariusz Mioduski szkoliłby Leszka Blanika. I z tego, co wiem, jego myślenie jest bardzo równie zbliżone do tego, jak myśli o tym Radek Kucharski. Dlatego nie spodziewam się jakichś wielkich tutaj tarci zmian, ale na pewno. Ja też się nie spodziewam żadnych tarć pomiędzy Markiem Papszunem a Radkiem Kucharskim, muszę powiedzieć. Żadnych tarć się nie spodziewam. Gdzie oni mieliby się teraz spotkać? Na dworcu PKP, czy gdzie mieliby się zetrzeć? Radek Kucharski ma ileś cech, które są bardzo dobrymi cechami i które jakby powodują to, że on jest dyrektorem sportowym Legii Warszawa i nie planuję tutaj zmian. Więc tak, Legia Warszawa oznajmiła ustami swojego prezesa, że zatrudnia Marka Papszuna. Kwestia, czy teraz od zimy, czy od lata, ale bardziej od zimy, no i długi kontrakt, jak bardzo, trzyletni, czy może jeszcze dłuższy. I na pewno się porozumie z dyrektorem Kucharskim, gdyż Dariusz Mioduski nie zamierza zmieniać dyrektora Kucharskiego. Po czym mija miesiąc, i w Legii nie ma tematu zatrudnienia Marka Papszuna i nie ma już dyrektora Kucharskiego. Rozumiecie to wszystko, jakby jak funkcjonuje ten klub, tak?
Prawda jest taka, że jak się popatrzy na rynek, nie wiem, dyrektorów sportowych w Polsce, no to proszę mi pokazać dyrektora sportowego, który ma takie doświadczenie i który jest tak już dobry w tym, co robi, że powinna Legia Warszawa go zatrudnić. Wiecie, co się okazało? Najwidoczniej Mioduskiemu ktoś rzeczywiście pokazał, Jacka Zielińskiego. Dobra, nie, koniec żartów. Minął miesiąc. Marek Papszun miał być lekiem na całe zło i pierwszym w 100% wyselekcjonowanym trenerem, wymarzonym, takim, na którego można czekać i któremu można poświęcić wszystko. Trenerem, w zasadzie dla którego ten klub przez ostatnie lata był zbudowany. Brakujące ogniwo. Ktoś, na kogo czekaliśmy. Przyjeżdża na białym koniu i rozwiązuje wszystkie problemy. Wszystko wydaje się proste. Nie ma Marka Papszu. Radosław Kucharski był świetnym dyrektorem sportowym, a prezes klubu i właściciel klubu nie miał najmniejszego zamiaru go zwalniać. Nie widział w tym żadnego sensu, tym bardziej, że nie widział żadnej osoby, która mogłaby go zastąpić. No pokażcie mi taką osobę, powiedział. No i mu pokazali. Korytarzem przychodził Jacek Zieliński, który tam całe życie spędził na Legii. I on tak siedział widocznie i mówi, o rzeczywiście, Jasuś jest jeszcze. Ja bardzo lubię Jacka Zielińskiego. Ale prawda jest taka, że przez ostatnie lata był przesuwany na coraz głupsze stanowiska. Z roku na rok na coraz głupsze. I wydaje mi się, że on sam był w pewnym momencie zażenowany tym, jakie stanowiska się mu wymyśla. Aż nagle wymyślono mu, wiesz co, Jacek? Ty już byłeś wszystko w tym klubie. Ty już byłeś dyrektorem do spraw rozwoju mioteł. A także byłeś gościem, który nadzorował strzyżenie trawy na boiskach C i D w sektorach A8. Więc może teraz, to taki plan, może teraz po prostu cały klub byś poprowadził. Będziesz po prostu dyrektorem sportowym, w zasadzie prezesem, wszystko ty zrobisz. Musiało to Jacka, tak zgaduję, zaskoczyć troszeczkę. No bo wiecie, jak jednego dnia jesteś dyrektorem do spraw rozwoju mioteł i się zastanawiasz, czy na przykład jakie włosie powinna mieć miotła, jaką długość kija, żeby plecy były w optymalnej pozycji, a nagle się okazuje, że tak robią się głównodowodzącym w całym klubie, a miesiąc temu w ogóle nie wiedzieli, że ty istniejesz, bo mówili, że no pokażcie im jakiegoś gościa, co mógłby dyrektorem sportowym zostać. No to jest dom wariatów, ale taki dom wariatów, że to jest taki dom wariatów bez personelu medycznego. Rozumiecie? Bo w normalnym domu wariatów są jeszcze ci normalni, którzy nadzorują funkcjonowanie takiego domu wariatów. A tu jest odwrotnie. Tu wariaci nadzorują. Więc Dariusz Mioduski to jest taki typ człowieka, tak mi się wydaje, że wyobraźcie sobie, że to jest wasz tata. I na przykład wasz tata wam mówi przez całą jesień: nigdy więcej nie jedziemy w góry na wakacje. Nigdy więcej. Od teraz tylko łeba. Mam tam znajomych, mam wszystko zaplanowane, wiem, gdzie będziemy mieszkać, w którym hotelu w Łebie, wiem, gdzie będziemy jeść śniadania, obiady i kolacje. Mam czas wolny nasz rozpisany, co którego dnia będziemy robić w Łebie i codziennie wam powtarzam, idź spać, bo jak nie, to nie pojedziesz do Łeby, a pamiętaj, w Łebie tam 14 robimy to, 15 to, 16 to, 17 to i dzień w dzień wam mówi, pamiętaj, jedziemy do Łeby, pamiętaj, jedziemy do Łeby. Po czym jak pakujecie wszystko do samochodu, on tak patrzy, a po coś to tam koło ratunkowe? Do Łeby jedziemy. Kurwa, do Zakopanego jedziemy, do jakiej Łeby? Kto ci mówi o jakiejś Łebie? Jedziemy do Zakopanego. To jest ten typ człowieka. I jadąc samochodem jeszcze będzie wam mówił, że to optymalny wybór wakacyjny, że zawsze tylko Zakopane miał w głowie, tak naprawdę. Nie? Są jakieś inne kierunki też w porządku, ale Zakopane to jest to. Albo to jest taki stary, który wiecie, mówi wam, idź na studia dziennikarskie, ma tam kolegów, oni ci pomogą się dostać, rektora znam, wszystko jest poukładane. Po czym nagle dzień przed egzaminem ci mówi, już tam zapisałeś się na te studia medyczne? No, generalnie można by troszeczkę
oszaleć. W każdym razie chciałem pogratulować panu Dariuszowi. To była najbardziej spektakularna zimowa rewolucja, jaką kiedykolwiek w jakimkolwiek klubie zobaczyłem. Wszystko, co powiedział ten człowiek, zrobił inaczej. Odwrócił to o 180 stopni w ciągu miesiąca, w trakcie którego prawie nikt na świecie niczego nie odwrócił, bo ludzie siedzieli przy stole świątecznym albo jechali gdzieś na Sylwestra, generalnie spędzali jakoś miło czas. A on w tym czasie zdołał wszystko pozamieniać. Naprawdę, w kwestii fikołków to Leszek Blanik jest jakimś totalnym amatorem. Panie Dariuszu, czapki z głów. Dariusza Mieduskiego przedstawiono także jako inicjatora rządowego projektu Wsparcie Mistrzostw. Ten projekt polega na tym, że rząd da pieniądze, a kluby będą te pieniądze wydawać. I tak mam wrażenie, że znowu wszystko poszło nie tak właśnie dla Mieduskiego. No bo zakładam, że on, gdy przepychał podział praw telewizyjnych w taki sposób, aby to pierwsza czwórka miała jak najwięcej dla siebie, a inni prawie nic, no to myślał, dobra, no mogę raz mistrzostwa nie zdobyć, ale spoza czwórki to nie wypadnę. Jestem przekonany, że jak szedł z tym pomysłem, żeby budować finansowo tą pierwszą czwórkę także pieniędzmi rządowymi, to sobie pomyślał, no dobra, mogę nie być mistrzem, ale z czwórki to nie wypadnę. Zaraz się może okazać, że Dariusz Mioduski właśnie zasypał dziurę finansową pomiędzy Legią Warszawa a resztą stawki, ponieważ co roku około 100 milionów złotych będzie płynąć do polskich klubów. Sam Lech Poznań, jak wygra mistrzostwo, to dostanie dodatkowe nagle 30 baniek, a jak jeszcze weźmie Puchar Polski, to dodatkowe 25, a więc 55 milionów złotych może zdobyć Lech w razie dubletu. I zaraz się może okazać, że Legia Warszawa finansowo to straciła swoją przewagę na długie, długie lata. A wszystko dlatego, że ktoś się chciał dobrać do słoika z miodem, a się okazało, że ma do tego słoika z miodem dalej niż cała konkurencja. Ciekawe to czasy następują. Oczywiście Legia Warszawa też może Puchar Polski zdobyć i trochę się wzbogacić, ale powiedzmy sobie szczerze, że w obecnej formie szczególnym faworytem tych rozgrywek nie jest. Ale oczywiście to na pewno nie ostatni fikołek w życiu Dariusza Mieduskiego, więc za chwilę może się okazać, że stoi on na czele jakiegoś pomysłu, żeby dawać pieniądze klubom na literę L. Nie, żeby dawać pieniądze klubom najlepszym w Polsce, najlepiej grającym w Polsce na literę L i druga litera E. Nie, żeby dawać klubom, które najlepszym w Polsce, które zaczynają się na L, druga litera E, no i trzecia G. O, i wtedy już tak. Wtedy już to będzie, wtedy będzie zajebisty projekt. Wtedy będzie naprawdę zajebisty. Cieszę się, że omówiliśmy sobie te zaległości, jakie na pozimie powstały. Myślę, że pan Dariusz jeszcze nie raz da nam jakąś okazję do śmiechu. Na dziś kłaniam się nisko. To było moje śmiecho stanowisko.